Cześć, dzień dobry, nazywam się Mateusz Kusznierewicz. To jest mój podcast Sport w Biznesie, w którym opowiadam z życia wziętej historie i konkretne metody wyniesione ze sportu. Mogą być dla Ciebie ciekawą inspiracją, zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. W dzisiejszym odcinku mojego podcastu skupię się na temacie motywacji. Na konkretnym przykładzie przedstawię Wam sposób, który pomaga mi zebrać się w sobie, by w końcu pójść na siłownię, za którą szczerze nie przepadam. Zapraszam. Ze sportu do biznesu przeniosłem wiele ciekawych i cennych metod, które pomagają mi w codziennym życiu i działaniu. Jedną z nich jest metoda piramidy sukcesu. Obecnie mam już czwartą wersję swojej piramidy. Pierwszą, o ile dobrze pamiętam, stworzyłem 12 lat temu. To dlaczego mam teraz czwartą wersję? Bo się rozwijam, zmieniam, dojrzewam. Jestem bardziej świadomy, co jest dla mnie istotne do osiągnięcia szczęścia i sukcesu. Dzięki mojej piramidzie sukcesu mam świadomość, na co muszę zwrócić szczególną uwagę i nad czym pracować, by dać sobie jak największą szansę osiągać postawione cele. Kiedy na nią patrzę, a robię to średnio raz w miesiącu, widzę wszystkie elementy, z których jest budowana. Widzę jej podstawę, fundament, w którym umieściłem najważniejsze elementy mojego życia i funkcjonowania, takie jak zdrowie, sen, dietę, rodzinę, odpoczynek i kilka innych kluczowych czynników, o które muszę na pewno zadbać, by móc sięgać po kolejne sukcesy. Dzisiaj nie będę więcej opowiadał o szczegółach metody piramidy sukcesu. Wybaczcie, ale od razu obiecuję, jeżeli możemy, to tak się też umówmy, że poświęcę temu tematowi oddzielny odcinek mojego podcastu. To dlaczego w takim razie nawiązuję do niej dzisiaj? Ponieważ w mojej piramidzie sukcesu na jej wyższych poziomach znajdują się dwa bardzo istotne, a zarazem oddziaływujące na siebie elementy – motywacja i rywalizacja. I to właśnie na temacie motywacji będę chciał się dzisiaj skupić. Umiejętność motywowania siebie, ale też innych, jest dzisiaj na wagę złota. Tak mogę to ująć i takie mam obserwacje. Każdy, kto posiada te umiejętności, może moim zdaniem bardzo wiele w życiu osiągnąć. Umiejętność samomotywacji szczególnie nam się przydaje, gdy po prostu nam się czegoś nie chce zrobić. Jejku, ile to razy mi się nie chciało czegoś zrobić. Nie wiem, setki, jak nie tysiące razy. Powodów braku motywacji może być wiele. Zła pogoda, słaba atmosfera w zespole, brak docenienia, samotność, przez którą często mamy kiepskie samopoczucie, czy też brak wyznaczonego celu lub brak przyjemności z wykonywanej czynności lub pracy. Myślę, że każdy człowiek mierzy się z takimi lub podobnymi wyzwaniami. Jedno Wam powiem, to jest normalne i dla mnie jest to zrozumiałe. Nie wszystko i nie zawsze będzie nam pasować, byśmy rwali się do działania. Ale teraz to, co jest najważniejsze. Uważam za bardzo istotne, by znaleźć własny sposób na przezwyciężanie swoich słabości i dawanie sobie rady w takich sytuacjach. Mieć własną, wypracowaną metodę, która działa i przynosi efekt w postaci zmotywowania siebie do działania. Uwierzcie mi, na wszystko jest jakiś sposób, jakaś metoda. Jeżeli jesteście otwarci na rozwój, chcecie mieć w życiu fun, satysfakcję, to jednym z kluczowych elementów jest znalezienie sposobu na siebie. Metody, która na nas zadziała i będzie skuteczna. Tak jak wspomniałem na wstępie tego podcastu, u mnie brak motywacji pojawia się nadzwyczaj często w momentach, w których mam już zaplanowany trening na siłowni. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu nie znoszę siłowni. Mogę godzinami grać babingtona, tenisa, squasha czy w kosza z kolegami, ale bieganie w miejscu czy przerzucanie żelastwa z jednej strony na drugą, by po chwili robić to samo, ale w przeciwnym kierunku, nie sprawia mi to żadnej frajdy ani przyjemności. A z drugiej strony patrząc, ja zdaję sobie sprawę, że bez dobrego przygotowania fizycznego ja nie mam szans na dobry wynik na kolejnych mistrzostwach. Muszę być w dobrej formie, by ciągnąć szoty surfując na falach, by balastować będąc wychylonym poza burtę mojego jachtu, utrzymując ciało na mięśniach moich nóg, brzucha, pleców. Już nie wspominając o dynamice i pociągnięciach ramionami szotów na każdej fali, by ona surfowała po prostu po falach. A jeszcze do tego, ponieważ regaty żeglarskie trwają kilka dni, kluczowa jest także regeneracja mojego organizmu. No nie mam już 20 lat, kiedy to moje ciało wracało do pełni sił w przeciągu kilku godzin odpoczynku. Teraz muszę szczególnie uważnie i sumiennie trenować, by dobrze przygotować się do startu.
No właśnie, to teraz przejdźmy do tego treningu. Kiedy mam zaplanowany trening na siłowni, zbliża się godzina wyjścia do domu, torba ze strojem sportowym jest już spakowana, leży gotowa przy drzwiach. Często zaczynam w domu robić różne rzeczy. A to umyję naczynia, a to wyrzucę śmieci, mija 10 minut, 20. Patrzę w pewnym momencie na zegarek i mówię, chyba jest już trochę za późno. Już nie zdążę na trening, zrobię go jutro. Odkładanie na jutro i w ogóle odpuszczanie to słabość, której bardzo w sobie nie lubię i z którą walczyłem przez wiele lat. Męczyłem się i wiedziałem tak naprawdę, że tędy daleko nie zajdę. To nie tędy droga. Aż w końcu powiedziałem sobie basta, muszę coś z tym zrobić i znalazłem w końcu na siebie sposób. Metodę, która w moim przypadku sprawdza się na 100%. W momencie, w chwilach, kiedy mi się nie chce, chociażby iść na siłownię, zaczynam myśleć, co robią moi najgroźniejsi rywale. Ben, Mac, Xavier. Oczami wyobraźni widzę wtedy ich gdzie? Na siłowni. No i pewno domyślacie się, co się wtedy dzieje. Ja w ogóle przestaję się zastanawiać momentalnie, czy mi się chce, czy mi się nie chce. To jest moment. Chwytam szybko za torbę, wybiegam z domu i bez zająknięcia robię 1,5-godzinny trening, po którym, co ciekawe, jestem bardzo zadowolony z wykonanej pracy. W ten właśnie sposób działa na mnie element rywalizacji. Nie wiem, może dlatego, że jestem sportowcem. Rywalizację mam w końcu we krwi. Chociaż tak naprawdę nie tylko na sporcie to przekłada, bo w biznesie. Kiedy mam do przygotowania taki dosyć duży projekt prezentacji lub przeczytanie wersji końcowej wielostronicowej umowy, ja się do tego nie garnę z zapałem. Ale jednak wyobrażenie sobie efektu końcowego w postaci nawiązania współpracy i podpisanego kontraktu jest dla mnie tak mocnym bodźcem motywacyjnym, że nie zastanawiam się długo i po prostu ruszam do roboty. Do tego dodaję jeszcze sobie element chęci własnego rozwoju. Pragnę z roku na rok być lepszą wersją siebie. Ja siebie w pewnym sensie porównuję, sprawdzam wyniki. To jest taka moja wewnętrzna rywalizacja. Udoskonalam swoje biznesy, staram się osiągać stałe wzrosty, eksplorować nowe terytoria. Jednym z takich nowych terytoriów jest dla mnie w ogóle świat podcastów. To bardzo ciekawe i zupełnie nowe doświadczenie. Całe szczęście mamy Voice House, który daje mi tutaj cały zespół olbrzymie wsparcie, ciekawe sugestie, wskazówki do rozwoju, dbają o dobrą atmosferę, przez co każdego dnia, kiedy mam zaplanowane nagranie, budzę się kilka minut przed alarmem. I to jest dobry znak i potwierdzenie, że w tym działaniu jestem mocno zmotywowany. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie mnie zasubskrybować oraz ocenić, zarówno na YouTube, jak również na wszystkich platformach podcastowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.